Często gwiazdy, które pytaliśmy, co jest ważne, jeśli chodzi o sen, mówiły, że właśnie materacy. W jaki sposób pomagacie klientom swoim wybrać, dobrać dobry materac? No, to jest kluczowe, to jest w ogóle najważniejsze pytanie. Dobór materaca to jest dobór do fizjonomii, do wagi ciała, do jej rozłożenia, do pozycji, w której śpimy. My rozmawiamy o tym, jakby analizujemy, widzimy, jak układa się kręgosłup do każdej z tych osób. Jeden materac może mieć dwie twardości, czyli jeśli ktoś jest jakby większej budowy ciała, a partnerka jest dużo mniejsza, to po prostu zakładamy dwie twardości na jednym materacu. Czy w takim razie ty, z punktu widzenia eksperta, możesz powiedzieć, co jeszcze poza materacem jest tak ważne, jeśli chodzi o dobry sen? No tak, no to jest jakby cały okształt. To mówimy o tym, że sypialnia musi być dobrze przygotowana. Ja wiem, że tutaj płeć piękna nie będzie zadowolona, ale chcemy wychłodzić trochę organizm w nocy. Chcemy o stopień, dwa wprowadzić tą temperaturę niższą. Dlatego dzięki temu mamy lepsze krążenie krwi, zapadamy w tę fazę snu głębokiego zdecydowanie lepiej. Serce wolniej bije, więc temperatura, zaciemnienie, ale najważniejsze jest mimo wszystko materac. Dobrze dobrany materac, ta twardość jest optymalna. Czy to jest materac bardzo, bardzo luksusowy z Anglii, Francji, czy to jest materac piankowy z jakichś innych części świata. To jest oczywiście ważne, ale twardość jest najważniejszą rzeczą, jaka powinna być brana pod uwagę podczas doboru materaca. A gdzie najlepiej kupić dobry materac? Powsińska 16, Home and Hotel Solutions to jest najlepsze miejsce w Warszawie, gdzie można taki zakupić. Zachęcam Was bardzo gorąco do oglądania przeambitni.pl. Pamiętajcie, łapki w górę, nie chcemy łapek w dół i koniecznie subskrybujcie. To jest takie bardzo trudne słowo w moim wieku, ale bardzo ważne. Subskrybujemy wszyscy.